Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Wieczorową Porą. Zapraszam Was do wysłuchania takiego przekazu, który wpisuje nam się już w blok przekazów świątecznych, ponieważ mamy święta wielkanocne za pasem i będziemy sprawdzać, co z tą miłością w najbliższym czasie. Stąd też mamy zajączki do wyboru. One właściwie są identyczne, różnią się tylko kolorami wstążeczek, tych zawieszek, więc jeżeli dla kogoś to ma znaczenie, no to w ten sposób można je sobie poodróżniać i sobie wybrać. Oczywiście dokonujemy wyboru intuicyjnego, bo inaczej nie miałoby to najmniejszego sensu, czyli nie patrzymy do końca na walory estetyczne, co nam się tam podoba, tylko po prostu ten zajączek, który z jakiegoś względu Was przyciągnął, ten jest dla Was. Możecie się przyjrzeć, to jest zajączek numer 1, różowa wstążeczka, zajączek numer 2, zielona wstążeczka, no i na końcu oczywiście zajączek numer 3, taka szara wstążeczka, no nie wiem, tak wygląda na taką szarą, nie wiem do końca jak określić ten kolor, ale takie mamy właśnie opcje do wyboru, więc wybierajcie sobie, myśląc o swojej miłości, o tej miłości, którą macie obecnie, czyli o jakimś tam partnerze, partnerce, bądź też jeżeli jesteście osobami, które tej miłości nie mają, no to po prostu o tym, jak ta Wasza miłość powinna wyglądać, czego oczekujecie, czego byście chcieli i w tym oparciu właśnie o to wybierzcie sobie swojego zajączka. Za chwileczkę będziemy patrzeć, co ten zajączek Wam przyniesie. Kochani, ponieważ jutro kończy nam się marzec, mamy 31 marca i wchodzimy już w ten taki przedświąteczny okres, to na koniec marca postanowiłam zrobić jeszcze taką fajną promocję, połączone dwa czytania. Czytanie roczne we wszystkich sferach życia oraz rozbudowany rozkład partnerski i oba te czytania w pakiecie w cenie 44 zł, więc zapraszam Was serdecznie. Macie jeszcze dokładne informacje w zakładce społeczność, jak zwykle do mnie adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem, więc w ten sposób się kontaktujemy, w ten sposób zamawiamy sobie czytanka, jeżeli jesteśmy na takowe chętni. No i standardowo, jeżeli Wam się podobać będzie ten film, to bardzo proszę, wypowiedzcie się w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i będziecie wtedy mogli na bieżąco korzystać. Dobrze, przechodzimy do czytania. Zaczynamy od zajączka numer 1, więc te zajączki muszą troszeczkę na razie iść w odstawkę, tak żeby nam tutaj po prostu nie przeszkadzać za nadto. Czekajcie, muszę tak odsunąć, żeby... O! Nie było nawet ich widać. O, żebyście się mogli skupić tylko i wyłącznie na swoim różowiutkim zajączku. Jego też odłożę i zobaczmy, co w tej miłości, u Was słychać. Tutaj mamy uciekającą pannę młodą. No proszę. No, powiem Wam... powiem Wam, kochani, że tu może nadchodzić czas jakiegoś takiego kryzysu. Kryzysu, jeżeli jesteście w związku, no to kryzysu niestety w związku, ponieważ ktoś pokazał swoje prawdziwe oblicze. Osoba, która do tej pory wydawała się taka łagodna, taka do rany przyłóż, taka rzeczywiście bardzo mocno w Was zapatrzona. Tutaj to wygląda tak, jakby ktoś po prostu w przededniu ślubu poznał prawdziwe oblicze tego węża, tej kobry, tej żmii, czy jak tam nazwiemy. Zobaczył właśnie tę kąśliwą naturę, tę uszczypliwość, takie po prostu zupełnie inne oblicze tej osoby, która do tej pory wydawała się łagodna, która do tej pory wydawała się taka właśnie przytakująca, miła, sympatyczna. I wiecie co, tu nawet niekoniecznie musi chodzić o Waszego partnera, partnerkę, o tę osobę, którą sobie wybraliście do wspólnego życia, ale o otoczenie tej osoby. Tutaj może gdzieś ta żmija się czaić, no i w efekcie niestety, ale rzutuje to bardzo mocno, albo w przyszłości będzie to bardzo mocno rzutowało na relacje pomiędzy Wami a
waszą osobą po prostu, dlatego że no, ta żmija tutaj w ogóle w negatywie, ponieważ czarny spód karty pokazuje nam osoby, które będą robiły innym podgórkę, które będą manipulowały, które będą próbowały wprowadzić jakieś swoje zasady, narzucić innym swoją wolę, będą próbowały jątrzyć taką właśnie otwartą ranę, gdzieś tam komuś coś podszepnąć, tu jakieś słowo, tam swoje trzy grosze wtrącić, w ten sposób, aby no, ze sobą ludzi, którzy teoretycznie tutaj w dwójce pucharów dogadują się ze sobą całkiem świetnie, albo tak przynajmniej się powinni dogadywać, no skłócić po prostu, skłócić tych ludzi i to jeszcze w ogóle w taki sposób, żeby tutaj sytuacja wyglądała, że to tych dwoje nie może się dogadać, a nie, że jest ingerencja jakiejś osoby trzeciej. I zobaczcie, tu z tej dwójki pucharów zmierzamy do piątki mieczy, do takiej tak naprawdę bariery komunikacyjnej. Tutaj dosłownie widzę sytuację, gdzie może chodzić o skłócenie was, może jest jakaś osoba zazdrosna. Wasz były partner, czy były partner, była partnerka tej waszej obecnej osoby. Jeżeli są tutaj osoby, które tej relacji nie mają, związku nie mają, to musicie być bardzo ostrożni, aby nie wchodzić w relacje z osobami, które początkowo sprawiają dobre wrażenie, natomiast później pokazują właśnie to swoje prawdziwe oblicze i to nawet w takich, wiecie co, zwykłych relacjach, gdzieś tam przyjaźni, jest powiedzmy jakaś grupa przyjaciół, no i ciągle coś nie gra, ciągle ktoś ze sobą się o coś kłóci i ludzie jakby nie potrafią tutaj zidentyfikować prawdziwego źródła tego problemu, że my nie kłócimy się dlatego, że mamy różnice charakterów, że każde z nas próbuje gdzieś tam ciągnąć w swoją stronę, ale kłócimy się dlatego, że nas ktoś po prostu zwyczajnie podjudza, że są osoby, które tak w białych rękawiczkach, a jednak z premedytacją próbują kogoś tutaj jakby zwieść i nastawić ludzi przeciwko sobie. I to jest dla was taki kres, taki impas. Ta uciekająca panna młoda pokazuje tutaj przebranie się pewnej miarki, jakby utratę cierpliwości. Osoba, która potrafi uciec sprzed ołtarza, no musi być już naprawdę mocno zdeterminowana, mocno zawiedziona, mocno wystraszona, bądź mocno taka skonfundowana. No nie każdego byłoby stać na taki gest. Większość ludzi w takiej sytuacji, nawet gdyby powzięła jakieś informacje, że coś tutaj dzieje się nie tak, to prawdopodobnie weszłaby w to, dlatego że różni są ludzie i niektórzy mają takie reakcje typu, a co ludzie powiedzą, ja już się przecież z tego nie mogę wycofać, bo to już za daleko zabrnęło, ta sytuacja za daleko zaszła, my już jesteśmy posłowie, my już jesteśmy prawie rodziną, my tutaj już musimy teraz utrzymywać tę grę pozorów, ale tutaj nie. Wy pokazujecie, że absolutnie nie będzie waszej zgody na tego typu manipulacje, że to jest jakaś sytuacja, w której wy dłużej nie chcecie tkwić i prawdopodobnie macie zamiar uciec z tej sytuacji. Dosłownie tak jak ta osoba, która tutaj w tej białej sukni z rozmazanym makijażem, ze łzami w oczach ucieka sprzed tego ołtarza. I teraz tak, sytuacja jest następująca, bo w tej piątce mieczy wy tutaj zakładacie, że coś jakby nie ma przyszłości. Tu może chodzić też o relacje, które dopiero gdzieś tam się zaczynają i wy jeszcze powiedzmy dobrze nie znacie tej osoby, jeszcze tak nieśmiało na razie póki co macie się ku sobie i ktoś może wam tutaj zafałszować obraz tej osoby bądź sytuacji. Ktoś was może po prostu celowo wprowadzić w błąd. Na przykład taka chociażby zwykła prosta sytuacja, ktoś może wam przekazać taką informację, że na przykład ta osoba, która wam się podoba, że ona no już kogoś tam ma, że jest w związku. No i wtedy wy odpuszczacie. Mówicie, aha, skoro tak, to ja idę sobie w swoją stronę, bo ja nie chcę tutaj mieć żadnych takich sytuacji trójkątowych, ja nie będę się pchać na tak zwanego trzeciego, nie mam zamiaru tutaj kogoś, komuś odbijać i chociaż jest ci bardzo ciężko i towarzyszy ci naprawdę duże uczucie porażki i ponure myśli, to jednak rezygnujesz z tego, co mogło być dla ciebie dobrą relacją, bo tu jest dwójka pucharów, więc to mogła być dla ciebie naprawdę dobra miłość, to mogło być coś więcej, to mogło
mógł być po prostu związek docelowy z tą osobą, szansa na to, żeby znaleźć swoją tak zwaną drugą połówkę. Natomiast cały czas jakby trzeba mieć tutaj na uwadze tego węża. Pamiętajcie też, że jeżeli nawet już jesteście w relacji, bo nam się czasem wydaje, że my ufamy osobie, z którą jesteśmy, ale czasami przyjdzie jakaś jedna osoba, tak zwany mąci woda i potrafi gdzieś tam zasiać takie małe ziarenko niepewności, które z czasem po prostu kiełkuje w jakiś taki wielki bluszcz, no i potem bardzo trudno jest go wyplenić z naszej głowy, więc tutaj miejcie to na uwadze, że nie wszystkie informacje, które będziecie dostawać, takie zwrotne o tej osobie, będą prawdziwe. Miejcie na uwadze, że tutaj trzeba podejść do tego z taką dużą dozą ostrożności, bądźcie czujni pod takim kątem, że po prostu filtrujcie te informacje, które dostajecie od ludzi. Czyli jeżeli ktoś Wam coś mówi, to nie lećcie od razu tutaj z jakąś awanturą, albo Ty robisz tak czy inaczej, Ty mnie zdradziłeś, Ty mnie oszukałaś. Nie uciekajcie od razu sprzed tego ołtarza, bo tu, kochani, nawet mogą być jakieś sytuacje odwołanych ślubów. Czyli rzeczywiście już taki związek naprawdę w mocno zaawansowanym etapie i nagle po prostu ktoś powziął jakąś informację tak naprawdę z niewiadomego źródła, bo ktoś przeszarżował, ktoś powiedział nieprawdę, dodał swoje 3 grosze, ktoś tutaj zręcznie zmanipulował Was, no i po prostu jesteście w stanie w jednej sekundzie pod wpływem emocji wszystko rzucić. Tutaj nie dajcie sobą w ten sposób manipulować, żeby zagrały te emocje. Jeżeli wierzycie swojej osobie, jeżeli macie coś takiego już pewnego, wypracowanego, to bardzo ostrożnie podchodźcie do takich rewelacji, bo wszystko można zniszczyć w jednej sekundzie, ale odbudować coś albo budować w ogóle związek jako taki, to jest tak naprawdę mozolna praca. To są nieraz tygodnie, miesiące, czasem nawet lata potrzebne na to, żeby wypracować sobie tutaj dobry związek, dotrzeć się, być dla siebie takim kompatybilnym nawzajem partnerem. A tutaj Wam się może to udać, bo jesteście w tej dwójce pucharów. I Wy naprawdę możecie być dla siebie wszystkim, Wy możecie stworzyć relację docelową, relację trwałą, ale wiecie co, nawet tutaj można powiedzieć w ten sposób, kwestia zaufania to jest kluczowa sprawa w każdej relacji, czy to w przyjaźni, czy to w miłości, czy to nawet w pracy, bo czasami jesteśmy zmuszeni nawet na gruncie zawodowym komuś zaufać, więc to jest kwestia kluczowa, więc też można sobie zadać pytanie, jak silne jest w tym momencie Twoje zaufanie do Twojej wybranej przez Ciebie osoby. Czy wystarczy po prostu byle wąż, który przyjdzie w owczej skórze i będzie próbował Ci tutaj swoje racje wykładać? Czy Ty po prostu będziesz silniejszy, silniejsza w tym swoim zaufaniu? Myślę, że dla wielu właśnie tutaj relacji jest to po prostu taka próba zaufania, wręcz próba zaufania, dosłownie. Czy jesteśmy w stanie zaufać i czy dzięki temu ta nasza relacja przetrwa, bo najłatwiej jest się poddać, najłatwiej jest dać się opanować tej piątce mieczy, czyli takiej beznadziei, że ja już tutaj nic nie zrobię, to już nic nie wywalczę, to już nie ma na nic szans, to jest najprostsza droga, ale niestety, no to jest najprostsza droga ku końcowi, ku jakiemuś upadkowi, ku ucieczce sprzed tego prawdziwego bądź przysłowiowego ołtarza, więc tutaj myślę, że duża, duża próba zaufania. Dla niektórych to będzie w odwrotną stronę działało, czyli ktoś będzie musiał wykazać się zaufaniem do Was, bo to o Was być może będą źle mówić, na Was będą być może wieszać psy, Was będą oczerniać w oczach Waszej ukochanej osoby, a Wy no, też nie będziecie w stanie udowodnić, że nie jesteście jeleniami i będziecie musieli bazować na tym, czy ta Wasza osoba Wam ufa, czy też nie, co jest podstawą udanej relacji. Więc trudna próba, próba ogniowa, ale no, czasami jest potrzebne, żeby się sprawdzić w relacji. Ok, teraz opcja numer 2, to był nasz zielony zajączek i patrzymy sobie, co tutaj dla Was nam się pokazuje. Zobaczmy, tu jest biała karta, to jest bawu, to jest w pozytywie akurat. Dobrze, mamy pazia mieczy i mamy trójkę pucharów. Okej. Wiecie co? W wielu tutaj relacjach to jest taki prosty odczyt, że będzie chodziło o powiększenie rodziny, narodzenie potomka i to taka sytuacja jakby
Oboje o tym marzyliście. Było to wasze takie marzenie, które chcieliście spełnić, żeby było was po prostu więcej, żeby się rozmnożyć, żeby zobaczyć, jak w ogóle to nasze wspólne dziecko będzie wyglądało. To nawet nie musi chodzić o wspólne dziecko w sensie potomka, ale coś wspólnego takiego, nie wiem, dla niektórych to będzie sytuacja, że przygarną psa ze schroniska, już was będzie troje, już ta sytuacja wasza dwójkowa się zmieni. Dla jeszcze innych będzie to oznaczało na przykład jakąś nowość w waszym życiu, że założycie wspólną firmę, czy no cokolwiek takiego, co wprowadza jakąś nowość po prostu do takiej relacji dwójkowej. I tutaj powiedziałabym tak, że może troszeczkę to wstrząsnąć waszym światem. Na pewno będzie to jakaś rewolucja. Stawiałabym na dziecko, bo tu jest też ta trójka pucharów, czyli to jest wpuszczenie jakby dodatkowej osoby. 2 plus 1 robi nam się taki swoisty trójkącik, ale to też może być, wiecie co, taki rozdźwięk pomiędzy tym, że my tu jesteśmy jako tandem, jako związek, a obok nas są nasi przyjaciele i no, są tutaj takie jakby dwa różne życia. Inaczej jest, kiedy jesteśmy tylko we dwoje, inaczej, kiedy właśnie wchodzą te osoby trzecie, kiedy przychodzą do naszego życia jakieś osoby właśnie spoza tego naszego, z tego naszego tandemu. I tutaj niektórzy mogą poczuć się w pewien sposób tacy zagrożeni. Ich pozycja może się wydawać zagrożona, że no jak to tutaj ktoś przychodzi i mi burzy taki mój spokój. A tu jest karta bawołu, więc chcemy takiej stateczności. On występuje w pozytywie, więc to jest coś, co jest niewzruszalne. To jest też coś takiego, co jest dla ciebie gwarancją, że cokolwiek by się tutaj nie działo, jakiekolwiek nowości ze świata zewnętrznego nie wejdą jak gdyby pomiędzy was. Czy to będą nowe osoby, nowe znajomości i ty możesz na przykład się bać, że no, bo mój partner czy partnerka pozna kogoś, jak będziemy osobami towarzyskimi, będziemy nawiązywać znajomości, będziemy chodzić gdzieś tam pokazywać się, no to kogoś pozna, no nieuchronnie kogoś pozna i może się zakochać, prawda, w nowej osobie. Więc tutaj ktoś mógłby czuć takie zagrożenie swojej pozycji. Jeżeli tak jest, to ta karta, ta pierwsza karta, informuje cię, że tak naprawdę twoja pozycja nie jest zagrożona, ona jest niewzruszona, że to, co wy razem po prostu gdzieś tam zbudowaliście do tej pory, to jest jak cement, to jest po prostu nienaruszalne. Cement, beton, po prostu coś takiego o twardych podstawach, to nie jest chwiejne, że tu jest jakaś taka relacja zbudowana już oparta na czymś naprawdę trwałym, na czymś takim, no już można powiedzieć poważnym. I generalnie to nie masz tak naprawdę tutaj powodów do zmartwień. Nie masz się o co martwić, jeżeli boisz się, że twój związek runie, że to się wszystko wzruszy w posadach, że stracicie swoją też bliskość, taką intymność poprzez wpuszczenie czegoś nowego lub kogoś nowego do swojego świata, to wręcz przeciwnie. Dlatego, że potrzebujecie być może też od czasu do czasu takiego oddechu. Potrzebujecie spojrzenia takiego z zewnątrz. Potrzebujecie też obcowania z innymi osobami. Tutaj pokazuje nam się taka kobieta z tymi dwoma kotami. Ona się kojarzy z taką starą panną, jak się tak spojrzy. No ładna, szykowna kobietka, ale tutaj siedzi sobie samotnie i te koty. No więc taka może osoba trochę stroniąca od ludzi. Tu może być też taki rozdźwięk, może być sytuacja taka, że na przykład wy jesteście osobami takimi bardziej w typie domatora, a wasz partner czy partnerka to są osoby takie bardziej żywiołowe i one potrzebują tej komunikacji z ludźmi, kontaktów z ludźmi, lubią się otaczać ludźmi, może lubią prowadzić taki dom otwarty, gdzie po prostu znajomi wpadają, coś się dzieje, są imprezy, są spotkania, jakieś wspólne wyjazdy. No, w czasach pandemicznych to jest mocno utrudnione, ale to też niektórym mogło dać się bardzo mocno we znaki i chcą sobie to w jakiś sposób powetować, więc tu może być taka różnica tych waszych poglądów na wasze wspólne życie, że ktoś jest domatorem i lubi tak naprawdę spędzać czas tylko i wyłącznie z tą najbliższą osobą, natomiast druga strona właśnie chce być taka bardziej otwarta. I jak gdyby też jest tutaj powiedziane w tej karcie z numerem 32, że ta kobieta, bo głównie wydaje mi się, że tutaj kobieta może mieć ten problem właśnie z taką bardziej otwartością, ona potrzebuje jakiegoś celu w życiu. Potrzebuje znaleźć sobie cel, który będzie tylko i wyłącznie jej celem życiowym.
Może się na przykład zacząć czegoś uczyć, może iść na jakiś kurs, może skończyć jakieś studia, szkołę, może po prostu znaleźć sobie jakąś pasję, cokolwiek, ale takiego tylko dla siebie, jakby tylko i wyłącznie to swoje własne poletko. Wtedy nie będzie tutaj miała czasu na takie myślenie, rozkminianie, nie będzie jakby, jak to wam najlepiej nakreślić, jak to powiedzieć, nie będzie tutaj sabotować swojego własnego życia intymnego. Bo może być ktoś taki, kto jest właśnie tym typem domatora i przy okazji mocno zafiksowanym na swoim partnerze. Partner natomiast jest bardziej otwarty i te pasje ma jakieś swoje cele, priorytety, ma takie obszary, które na przykład chciałby realizować tylko i wyłącznie bez Was, bo po prostu no jest to coś, co lubi wykonywać w samotności, czy ma od tego jakichś tam powiedzmy kolegów, znajomych, osoby podzielające te zainteresowania. Natomiast Wy możecie tkwić tutaj w takim poczuciu krzywdy, że no, teraz jest z nimi, czyli nie jest ze mną. To znaczy, że odbywa się to kosztem mnie, kosztem mojego czasu, który powinien mnie poświęcać i tak dalej. Więc tutaj jest kwestia znalezienia sobie też celu. Znalezienia sobie też jakiegoś po prostu takiego takiej odskoczni. Czegoś, co będzie tylko i wyłącznie dla Ciebie, bo to, że jesteście razem, to, że jesteście w związku, nie oznacza, że tutaj trzeba jakby być ze sobą ściśle cały czas i że wszystkie pasje musicie ze sobą podzielać, powielać i tak dalej. Natomiast dla osób samotnych ja myślę, że w ogóle tutaj jest kwestia znalezienia sobie jakiegoś celu w życiu, bo Wy możecie mieć swoją taką grupkę znajomych i to jest taki stały team, Wy się tam spotykacie, może regularnie od czasu do czasu, może to są cały czas ci sami ludzie przewijający się przez Twoje życie, natomiast każda z tych osób jak gdyby tutaj też ma takie swoje życie prywatne, swoje pasje, zainteresowania i Ty możesz czuć się tutaj tak troszeczkę jako osoba alienowana, wyobcowana w tym gronie, no bo jednak dawno może niczym takim nie mogłeś, czy nie mogłaś zabłysnąć, zachwycić i może warto by było tutaj właśnie zrobić coś takiego, oczywiście dla siebie, bo to nie chodzi o to, żeby tam szpanować czymś, że ja umiem to czy tamto, że nauczyłam się szydełkować, czy po prostu jazdy na rolkach, ale coś takiego, co mogłoby imponować, coś, co też Tobie da jakby taką większą wiarę w siebie, większą taką świadomość siebie, niezależność, bo mogą też być osoby uzależnione jakby od tej swojej konkretnej grupy, od tych spotkań, ale poza tą grupą nie mające tutaj po prostu żadnego swojego życia. I teraz, jeżeli jesteście samotni, poszukujecie właśnie osoby, która weszłaby z Wami w związek, to właśnie w ten sposób możecie przyciągnąć do siebie tę osobę. Poprzez to, że będziecie się cieszyć życiem, mieć swoje pasje, zainteresowania. Bo wtedy możecie nawet spotkać osobę podobną do Was. Natomiast jeżeli jesteście jednowymiarowi, nie robicie tak naprawdę nic, no to możecie przyciągać do swojego życia samych takich właśnie nudziarzy, takie osoby, które też niewiele tutaj jakby wniosą. Więc to może być ten problem, ten impas, poszukiwanie jakiegoś właśnie takiego życiowego celu w tym wypadku. I poprzez to jakby drogą ku miłości będzie znalezienie właśnie tego swojego jednostkowego celu, bo tu wcale o miłości, o związku nie trzeba od razu myśleć. I zajączek numer 3, szara wstążeczka. Co tutaj w miłości, w najbliższym czasie? Co tutaj w miłości? Co my tu mamy? Szczurka mamy i to w odwrocie. Tutaj mamy ósemkę pentakli i mamy asa pentakli. O, tu już widać, że dużo pracy, mało uczuć. Tak można to najogólniej powiedzieć, wiecie co, bo tutaj jest jakiś dynamiczny rozwój kariery. Może to sytuacja w tym momencie tego wymaga, żeby się skupić na tym, bo tu się dzieją rzeczy ważne, bo jesteście w momencie jakiegoś progresu w pracy, no i wiadomo, trzeba sobie przypilnować pewnych spraw, ale to się może niestety odbijać kosztem waszego takiego życia prywatnego. Ta karta w ogóle z numerem 22 nazywa się Więzień Poranka i to jest karta mówiąca tak naprawdę o rozczarowaniu miłosnym, o utraconej miłości. I tu mogą być osoby, które tę miłość straciły poprzez pracę, bo były pracoholikami, za dużo jakby tutaj oddawały się pracy, bądź też za dużo oddawały tej osobie, z którą były wcześniej. Jeżeli mieliście wcześniejsze związki, to mogły tutaj być takie
takie związki, gdzie bardzo dużo się poświęcaliście. Mieliście takie zapędy, żeby pracować na rzecz drugiej osoby, troszeczkę tak, jak gdybyście byli niewolnikiem tej osoby, a nie równorzędnym partnerem, czyli bardzo ciężka praca, tak naprawdę taka orka na ugorze w tym związku, ponieważ wy mogliście mylnie tak sądzić, że jeżeli ta osoba będzie widziała zaangażowanie i tą waszą pracę, którą tutaj wkładacie, ten trud, no to nigdy po prostu od was nie odejdzie. Natomiast ta osoba z każdą chwilą, z każdym dniem coraz bardziej gnuśniała w tej relacji, gnuśniała w tym związku i wy, można by było powiedzieć, na swojej własnej piersi, na swojej własnej krwawicy wychowaliście takiego po prostu obiboka emocjonalnego, kogoś, kto no, nie za bardzo chciał się starać. Zresztą zawsze to jest tak, że jak pokażemy, że my za bardzo się staramy, za bardzo nam zależy, że bylibyśmy skłonni nieba przychylić, pokazujemy to, taką nierównowagę, to ludzie mają bardzo taką dużą łatwość we wchodzeniu nam na głowę, bardzo szybko się przywiązują do tego typu sytuacji. Potem trudno jest z tego wyjść, trudno jest jakby zacząć od początku i wypracowywać pewne zasady w związku. No, możecie odczuwać obecnie takie dosyć skrajne uczucia, jak ból, złość, co niektórzy z was będą po prostu odreagowywali w pracy i dlatego tu się pokazały te karty takie właśnie bardzo mocno zawodowe. No bo po prostu czasami, jeżeli nie układa nam się w sferze prywatnej, no to uciekamy w świat pracy. Ja tutaj myślę tak sobie, że głównie osoby samotne, głównie single wybierały trzecią opcję. Natomiast osoby, które są w związkach obecnie, w jakichś takich długotrwałych związkach, gdzieś tutaj mogły nastąpić rozczarowania, tarcia, nie dogadujecie się tak jak wcześniej i w związku z tym któreś z was po prostu nie radząc sobie z pewnymi emocjami i z komunikacją z drugą osobą, ucieka po prostu w pracę. Tu jest dosłownie taka ucieczka przed tą drugą osobą. W tej karcie szczurka. Szczury ewakuują się ostatnie z tonącego okrętu, ale kiedy już ten okręt tonie, no to rzeczywiście widać tą migrację szczurków i tutaj rzeczywiście jest takie tchórzostwo, takie wycofanie się, wręcz ucieczka, izolacja. Wszystko byle tylko nie musieć rozmawiać o swoich emocjach, uczuciach. Osoby bardzo takie zablokowane w ogóle na komunikowanie swoich potrzeb, uczuć. Być może wywodzące się z takich rodzin, gdzie no, miał miejsce też tak zwany zimny chów, czyli wartości materialne, dużo się pracowało, mało się mówiło o uczuciach, mało się je okazywało, mało się przytulało dziecko. No i tak to właśnie jest, że później jakby powielamy niechcący te same schematy, czyli tutaj nawet jeżeli jest ta relacja na co dzień, ten związek, to jest uciekanie. Uciekanie po prostu w to, co praktyczne, pragmatyczne, prawdopodobnie uciekanie w pracę, do pracy, żeby jak najwięcej czasu jakby być zajętym, wynajdowanie sobie wręcz nowych obowiązków, praca ponad siły, praca po godzinach, żeby nie musieć się konfrontować z tymi problemami, które występują w relacji. Bądź też po prostu, jeżeli są osoby właśnie samotne, a tak głównie mi się tutaj kojarzy, że są po prostu single po jakichś takich trudnych przejściach, no to właśnie takie też skupianie się w tym momencie na tym, co praktyczne, co pożyteczne, takie utylitarne, też zamykanie się na sferę uczuciową. I tu jest taki problem, że jeżeli wy się nie otworzycie, no to też ta prawdziwa miłość do waszego życia nie przyjdzie. Albo znowu przyciągniecie taką osobę, która nie będzie tutaj was szanować, nie będzie w jakiś sposób z wami kompatybilna, natomiast też zasadniczo możecie nie przyciągnąć nikogo, bo sami jesteście poblokowani na to. Nie chcecie tak naprawdę nikogo przyciągać. Jesteście być może rozczarowani, tacy zniesmaczeni, zagięci pewną sytuacją i to jest takie po prostu kwestia najpierw uleczenia siebie, uleczenia swojego serca. No nie da się inaczej, nie ma tutaj jakby pewnej drogi na skróty. Tu trzeba przeleczyć te emocje i przede wszystkim się z nimi skonfrontować. Więc pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że no niestety, ale żadne ucieczki
niczego tutaj nie zmienią, nie załagodzą tej sytuacji. Wręcz przeciwnie, będą odwlekały w czasie to, że przyjdzie do waszego życia właściwa osoba. Tu nawet jakaś forma terapii być może byłaby wskazana, tak żeby można było pójść chociażby właśnie z obcym człowiekiem, bo czasami obcemu człowiekowi, jeżeli jest empatyczny, łatwiej powiedzieć o pewnych swoich problemach, aniżeli tym osobom, które są gdzieś tam wokół nas na co dzień, i po prostu porozmawiać, wyrzucić to z siebie, zacząć się uczyć tego mówienia językiem emocji. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli ktoś tak był wychowywany, ale jest to możliwe do nauczenia się. Możliwe do nauczenia się mówienie właśnie językiem emocji, mówienie językiem serca, obnażanie swoich prawdziwych uczuć i emocji, co nie jest absolutnie żadnym wstydem, lecz jest taką naturalną potrzebą człowieka, bo tylko w ten sposób nie tłumimy w sobie niczego, no i jesteśmy w stanie się otworzyć tutaj w pełni na to, żeby w przyszłości jeszcze komuś zaufać, kogoś do swojego życia po prostu wpuścić, bo na chwilę obecną to wygląda tak, że no, będzie bardzo trudno kogoś wpuścić i może się tak dla niektórych to skończyć, że po prostu będą tylko siedzieli w tej pracy, a życie będzie gdzieś tam przeciekało przez palce, więc myślę, że to jest też taki ostatni dzwonek, żeby się temu przyjrzeć, zastanowić się i po prostu przestać uciekać. Przestać uciekać jak ten płochliwy szczurek tutaj przed tak naprawdę sobą samym, sobą samą, bo tu nawet nie jest kwestia ucieczki przed innymi ludźmi, tylko przed sobą. I to jest właśnie pierwsza rzecz, którą należy tutaj uzdrowić i zrobić. Okej, dziękuję serdecznie wszystkim, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.